Hej, z strony Klaudia, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie po tytule, jest to kolejny prank. Znaczy, w sumie nie prank, tylko reakcja. Tak, mianowicie jest teraz 8 rano. O 8:40 mam busa do Krakowa. W Krakowie będą działy się fajne rzeczy. Kto to? W Krakowie będą działy się fajne rzeczy, ponieważ będziemy farbować włosy, będziemy ścinać. Teraz mam takie długości, a będę ścinać gdzieś dotąd. Aczkolwiek najciekawsze w tym wszystkim jest to, że Max o niczym nie wie. A dziwił się właśnie, czemu tak późno przyjeżdżam, bo dopiero w Warszawie będę na 20, bo usługa kończy się koło 17. I dziwił się, ale nic kompletnie nie wie. Zobaczymy jego reakcję na moje o wiele krótsze włosy oraz może pofarbowane. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na samym wstępie również chciałam was zaprosić do subskrypcji, ponieważ jak widzicie, tutaj jest ostatnie 5 osób, które subskrybują. Jeśli chcecie się tutaj pojawić, to zasubskrybujcie, a może w następnym odcinku pojawicie się wy. Patrzcie, tu mi lata, przycisk subskrybuj, hop! Zasubskrybowałam, zróbcie to i wy. I może pojawicie się w tych ostatnich 5 subskrybentach. Także no co, bez przedłużania, ja tutaj już mam walizkę praktycznie całą spakowaną i lecimy do tego Krakowa, tam właśnie odbieramy mój znajomy, który pomoże mi wszystko nagrywać i lecimy. Jesteśmy już w Krakowie, jak widzicie, tutaj jest właśnie salon, w którym wam uda się farbować i problem, znaczy problem, taka nutka ekscytacji polega na tym, że ja nie wiem, co będę robić. W sensie, umówiliśmy się, że będę ścinać je, ale na jaki kolor farbować, jak farbować, jaką metodą, bla bla bla, to nic się nie uzgadnialiśmy, zobaczymy to na miejscu, więc wszystko jest taką niespodzianką. Piotrek, wierzy, że będzie ładnie? Ależ oczywiście. Tak, no. To idzie, to wchodzimy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Znaleźliśmy w końcu, w sensie poszliśmy najpierw z wejściem i powiedzieli nam, że weszliśmy o jedno do przodu, znaczy wcześniej. Nie pisz do mnie, Julka. I weszliśmy jednym wcześniej, więc teraz chyba tutaj gdzieś wchodzimy, nie? Tu? Oczywiście Klaudia spóźniona na 40 minut, ale to nie moja wina. To wina autobusu. Wszystko Piotrek? Przez autobusy krakowskie. Tak, wszystko. Cześć. Nigdy chyba nie byłam aż tak ładnym salonie kobiecki. No. Znaczy tak rozbudowanym i tak... Patrz, nie roślinek, pokaż tam, nie roślinek. Pasuje mi ten look? Ale rzeczywiście, możesz tak się czekać. Oczywiście. Klaudia, szykujesz się do ślubu? No, no, Martin, to się mogłem. Pięknie. Nawet pasemkę mam takie siwe. Kurczę. Jak się czujesz wtedy? Super. Nie wiem, co mam na głowie. W sumie. W sensie nie widziałam. A nie widziałaś? Co? Nie, że nie widziałam, bo nie byłam przed lustrem, a potem poszłam tutaj. Chcieliśmy, że pani się włosy palą, bo teraz mi się włosy palą. Klaudia, palą się włosy. Nie mogę nic z tym zrobić. No nic, no. To są jednak sprawy, które podroszą. Musisz... Tak, to są takie poświęcenia, które musisz... Dla filmu, tak. Tak, dla piękności, wiesz, musisz tak. Być piękną, musisz tak, jednak... Będę piękna myślę, jak mi się włosy. No, myślę, że tak, będzie być. Klaudia, co robisz? Mieszam kawę. Thank you.
Hello, beauty. Zadowolona. No powiem ci, że super jest. Tak? To dobrze. Szczególnie w blokach. Kiedy ja sobie siedziałam w blokach. Inaczej, nie? Ja śmiałabym się, jak pójdę przez peron, Max mnie rozpoznawuje tylko po walizce. Fajnie, że nic nie będzie słychać, bo ta babka gada. Także tak wygląda efekt końcowy, jak widzicie, tak się prezentuje. Są o wiele krótsze. Jak ci się podobają, Piotrek? Mi się bardzo podoba. Tak? Tak właśnie wyglądają. Nie sądziłam, że aż takie skrócę, ale powiem szczerze, że jakoś lepiej się liczy. Wiem, że będę miała mniej roboty przy nich i tego typu rzeczy. I co, lecimy na babę do Maxa. Zobaczymy, jak zareaguje. Także ja już jestem w pociągu, jak widzicie, i no niestety moja fryzura już nie wygląda tak jak na początku, ponieważ moje włosy są antyloko i prostownico podobne, nie znoszą niczego, po chwili znowu takie same, znaczy lekkie fale jeszcze są, jak widać, ale mam nadzieję, że do 20 będzie widać cokolwiek, ponieważ jest 18, są jeszcze 2 godziny, ale będą jaja, jak Max nie rozpozna mnie, nie? Znaczy pewnie rozpozna po tym sweterku, bo wie, jak jestem dzisiaj ubrana, ale ja już chcę jego reakcję. Także jest 18, zostało 2 godziny do Warszawy. Lecimy i zobaczymy, jaka będzie reakcja. Okej, także ja już dojechałam, jak widzicie, i powiem, że jestem trochę wkurzona, bo jest 21, a ja dalej tu siedzę, bo się spóźnili. Mieli załatwić jedną właśnie sprawę i jeszcze ich policja zatrzymała mnie, dostali mandat. Więc już po prostu jedno wielkie kombo i czekam, Maxa zaraz. Jezu, on stoi pod makiem, dobra, widzę. On stoi pod makiem. Żółta kurtka. Dam, 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 dam. Co to jest? Ślicznie ci stało. Ślicznie ci z włosa? Fajnie bardzo, tak. A bo to zwędziłeś się. Ładnie, ładnie. Pięknie. Naprawdę pięknie. Ale bardzo. Nie widziałeś, nie? Nie. Wiesz, że ukryłam się tą relację od całego dnia, żebyś nie widziała. Ja co chwilę wstawiałam na Insta story i jakieś zdjęcia i wszystko. Ale ślicznie, chodź tu. A ja się tak stresowałam. Czego? Że nie wiem, że gdzieś jakiś znajomy w klasie powie albo coś, że to za Insta story, że co ona robi z głosami. Ale okazało się, że nie, nikt mnie nie zdradził. Nikt mnie nie zdradził, tak? Nie. No i dojechaliśmy już do KFC, bo Mac był za bardzo zszokowany na dworcu, a no, znajomi stali po prostu na nie miejscu parkingowym, tylko musieli tak sobie krążyć, więc lecieliśmy szybko, żeby właśnie zdążyć. Ja się tak starałam, żeby on nic nie wiedział. Nic nie wiedziałem, serio. A wszyscy mi pisali na priv, na Instagramie. Przecież on da ci zobaczyć na Instastory, przecież się dowie. Przecież to jest jakiś fake, a przecież można zablokować Instastory. No i nie przybliżaj. Przepraszam. To starczy. Ale jest pięknie. Właśnie. Jest pięknie, jestem zadowolony. Wyglądasz się jak... Jak? Jak? Ślicznie. Jak? Jest tak, ale przez G, nie? Jak? Nie, normalnie. Jest K? Jak? Czyli wygląda jak zwierzę? O ty. Kinga! Także jest już sobota, jak widzicie, czyli niecały dzień później, bo przyjechałam o 20. Dzisiaj są urodziny Maxa, więc taki fajny prezent. Czy takie? Czy takie urządzane po prostu. Urządzane. Ale była śmieszna sytuacja, Max mi opowiadał, że... Ja Klaudii nie poznałem, ja przyszedłem obok niej i laska i myślała sobie, o, trochę Klaudia była ubrana tak samo. Nagle patrzy włosy i takie... Takie blondyny, jakieś krótkie włosy. Nie, to nie Klaudia. I przyszedłem obok niej i nic. Znaczy nie obok mnie. Widział mnie przez szkło, po prostu tyłem, więc nie przyszedłeś koło mnie, że też nie, ale głupot, bo jakbyś twarz zobaczył, to byś poznał. Podobać, ale naprawdę w sumie ładnie, mi też się podoba, w sensie bardziej. Jakiś blond jest tak jaśniej. Wszystko jest ładnie. Widzicie, to jest już wszystko... Oj, nie tu. Wszystko jest już tam poogarniane na urodziny i sopel piszczy w tle, a ja się muszę lecieć zbierać. Więc chyba to tyle, tak naprawdę chcieliśmy właśnie powiedzieć takie tu śmieszne sytuacje. I... To tyle. Mi się podoba chyba. Tak. Wszyscy myśleli, że on zobaczy moje story, bo ja na story 1000 Instastory wstawałam z tą przemianą, ale ja mu zablokowałam na 2 kontach, nie martwcie się. O. Także to by było na tyle, dzięki serdecznie za oglądanie, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, koniecznie wbijcie wszystkie social media, wszystkie linki są w opisie. No i co, jeszcze raz zostawcie łapkę w górę, jeśli podobają się wam takie, no że nie pranki, ale reakcje, to coś w tym stylu. Tak. No i do zobaczenia, no i cześć, lecimy na imprezkę. Dawaj, zaczynamy na 3-4. 3-4, hop.